Maciek uratował fantastykę polską przed niezaistnieniem. Nie mówi się o tym, że on poznał Dukaja z Bagińskim. Parowski odkrył Sapkowskiego. To było biurko Maćka Parowskiego. Wyglądało to jak hurtownia papieru połączona ze śmietnikiem. Wtedy robiliśmy najlepsze pismo. Fantastyka była obecna w każdym kiosku ruchu. Ten numer wtedy uznawany był za nieprzyzwoity. Widać atmosferę? Czasami trzeba było rozjemców wołać. Jeden miał 40 szwów i rozbity kufel na głowie. O czym to świadczy? O poważnym traktowaniu pisarstwa. Parowski prowadził najlepsze fantasy polskie na łamy czasopisma. No i Paciach cię fajnie wydałem. Ja mówię, co to jest? Twoja książka. To był bardzo dobry redaktor. Próbował wejść za autora i zrobić ten tekst jeszcze bardziej jego. Popatrz na ten akapit, to się kupy nie trzyma. Znaczy nie skreśliłem ani jednej myśli. Jest po prostu lepiej. Czuł się redaktorem wszystkich Polaków i trochę miał do nas żal, że my się z nim nie zgadzamy. Miał pomysł wydawania pisma literackiego, a niekoniecznie na zarobienie kasy. To była miłość, Maćka. Chyba nie odwzajemniono jednak przez jakiś czas. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czujesz się szczęśliwy?